Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, przygotowanie i realizacja tak pionierskiego w skali kraju projektu, jakim jest budowa elektrowni jądrowej, jest zadaniem skomplikowanym i obliczonym na wiele lat. Prace nad stworzeniem kompleksowego zaplecza trwają rzeczywiście od 2009 roku i będą kontynuowane także w trakcie budowy i eksploatacji elektrowni. Otwiera to bowiem nowy rozdział w dziedzinie rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Budowa elektrowni podzielona jest na etapy. W chwili obecnej opracowujemy tak, aby Rada Ministrów mogła przyjąć projekt polskiej energetyki jądrowej. Uchwalone zostały podstawowe akty prawne regulujące proces inwestycyjny, jak również i kwestie związane z bezpieczeństwem budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej. Uruchomienie budowy pierwszej elektrowni jądrowej przewiduje się na rok 2022, zakończenie w 2025. Połączone to będzie z uruchomieniem budowy kolejnej elektrowni. Proszę pozwolić mi, Wysoka Izbo, na opisanie kilku obszarów kluczowych przygotowania i realizacji tego programu. Przede wszystkim chciałabym tutaj dotknąć tematu konsultacji transgranicznych. W grudniu 2010 roku rozpoczęto taki proces udziału społeczeństwa w opiniowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu polskiej energetyki jądrowej. Po zakończeniu konsultacji krajowych rozpoczęły się konsultacje transgraniczne, w których brało udział 10 państw. Był to proces logistycznie trudny i żmudny. 40 tysięcy wystąpień i listów do rządu, z którymi się uporaliśmy w grudniu ubiegłego roku. Kraje przekazały w Polsce swoje oficjalne i ostateczne stanowiska, podpisano z nimi protokoły końcowe. Obecna legislacja dotycząca energetyki jądrowej w Polsce obejmuje dwie ustawy. Przypomnę, że weszły one w życie 1 lipca 2011 roku. Jest to znowelizowane prawo atomowe z 40 aktami wykonawczymi oraz ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej i inwestycjach towarzyszących. W chwili obecnej pracujemy nad przygotowaniem kolejnych dwóch aktów prawnych. Jest to związane z dynamiką prawa tworzonego przez Unię Europejską, a chodzi o transpozycję do polskiego prawa dyrektywy Rady Euratomu o bezpiecznym gospodarowaniu wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Gospodarka odpadami promieniotwórczymi, temat trudny i z którym staramy się już uporać w chwili obecnej. Po przyjęciu projektu programu przez Radę Ministrów zostanie opracowany wstępny projekt Krajowego Planu Postępowania z Odpadami Promieniotwórczymi. Jako że obiekt w Różanie nad Narwią funkcjonujący z sukcesem od 50 lat, w przyszłości, czyli na początku trzeciej dekady, zostanie całkowicie zapełniony i zamknięty. Zamówienie, które złożyliśmy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na wyłonienie najlepszej lokalizacji, potrwa około 3 lat. Budowa powinna ruszyć w okolicach lat 2018-2019. Jeśli chodzi o zaangażowanie przemysłu krajowego, staraliśmy się również zaktywizować polskie przedsiębiorstwa do przyszłego udziału w budowie elektrowni jądrowej. Utworzono klaster Europol Bud Atom, grupujący organizacje i stowarzyszenia oraz przedsiębiorstwa i uczelnie mające na celu udział w budowie polskiej elektrowni jądrowej. Również poświęciliśmy wiele czasu na przygotowania czy na rozpoczęcie przygotowania kadr. W minionym okresie 2009-2012 kilka polskich uczelni uruchomiło studia na kierunkach jądrowych, a wspólnie z Francuską Komisją Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki zrealizowało serię szkoleń przeznaczonych dla polskich naukowców pracujących w sferze związanej z energetyką jądrową. Udało nam się również skonsolidować zaplecze badawczo-rozwojowe. Powstało Narodowe Centrum Badań Jądrowych po połączeniu Instytutu w Świerku, a Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej współpracują już z Państwową Agencją Atomistyki na rzecz badań i analiz potrzebnych dla dozoru jądrowego i to daje podstawy do uznania tych jednostek za część Krajowej Organizacji Wsparcia Technicznego. Dużą część również poświęciliśmy działaniom edukacyjnym i informacyjnym. Do końca grudnia kampania Poznaj Atom, porozmawiajmy o Polsce z energią była realizowana przez wyłonionego w przetargu wykonawcę. Od 1 stycznia 2013 roku ministerstwo realizuje działania informacyjne samodzielnie w ramach posiadanego budżetu. Dotychczas realizowano kampanię w mediach, utworzono stronę internetową, przeprowadzono serię debat i konsultacji społecznych oraz zorganizowano wyjazd studyjny pracowników samorządowych do Finlandii. Ponadto w ramach lokalnej kampanii informacyjnej inwestora, czyli Polskiej Grupy Energetycznej, zostały otwarte w województwie pomorskim 3 punkty informacyjne związane z projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej, a ich celem jest właśnie informowanie i edukacja lokalnych społeczności w zakresie funkcjonowania energetyki jądrowej.
Efektywność przygotowań do realizacji programu Polskiej Energetyki Jądrowej potwierdzili eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, którzy wizytowali w marcu i kwietniu nasz kraj. Chodziło tutaj o zintegrowany przegląd infrastruktury jądrowej, jak i dozoru jądrowego. MEA dobrze oceniła całość przygotowań, wysoko oceniła standardy współpracy w ramach konsultacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W przeglądzie wzięły udział kluczowe podmioty. Chodziło tutaj również nie tylko o Ministerstwo Gospodarki, ale i o Ministerstwo Ochrony Środowiska, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwową Agencję Atomistyki, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urząd Dozoru Technicznego oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, jak również przedsiębiorstwa zaangażowane, polskiego operatora sieci przesyłowych i spółki PGE Energia Jądrowa oraz PGE EJ1. Przechodząc do kosztów, styczniowej decyzji Rady Ministrów w okresie, o którym mówimy, w latach 2009-2012, wydatki Ministerstwa Gospodarki związane z programem energetyki jądrowej wyniosły w sumie 17 499 000, w tym największe pozycje stanowiły właśnie realizacja kampanii informacyjnej i realizacja polegająca na kształceniu edukatorów. Także na inne cele wydatkowaliśmy kwotę 5 521 000, a były to głównie wydatki na ekspertyzy, analizy, szkolenia, spotkania i seminaria oraz, tak jak już wspomniałam, na konsultacje społeczne i transgraniczne. Decyzja, podobny sposób wzmocnienia kadrowego otrzymało nie tylko Ministerstwo Gospodarki, ale również i Dozór Jądrowy, czyli Państwowa Agencja Atomistyki. Wydatki PGE na przygotowanie inwestycji w tym czasie, według moich informacji, wyniosły w okresie 2009, pierwszy kwartał 2013, 98 milionów. Dziękuję.